Ten pałac dla swojej żony. Kadr, przepraszam. Dla swojej żony francuski. Oczywiście, że specjalnie, a co ty myślisz? Ja jestem złośliwa. No ja już? Adin, dwa, trzy. Do Sankt Petersburga przyjechał król Staś jako poseł rządzących tutaj w Polsce Sasów, bo dynastia Saska rządziła, nie? August II mocny i August III potem po nim. Tak, trwało przez 60 lat. No i pod koniec tego rządu Sasów.
przyjechał do Sankt Petersburga król Stach. Ma 20 parę lat, 22-23, ona też tyle samo. No i ona się w nim zakochała, a on nie. No i mieli ze sobą dziecko, córkę, ale ta córka zmarła nie dożywszy 2 lat. Tam panu, co? Piknie, naprawdę piknie celebryty z YouTube'a. Trzymaj dalej. Outfit of the day, co mamy dzisiaj na sobie? Parasoleczka jest z... Hamenu! 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 Kapelusik z... Zaraz idziemy na obiad do słodko-kwaśnego. Skąd masz kapelusik? Jak outfit, to outfit. Z Międzyzdroju. Super, kurteczka. Kaczaderska. Z jakiegoś tam sklepu niemieckiego. Wow. Spodnie mam Reserve. Reserve. No, Reserve, takie i markowe. Brydacy. Bo trochę przybrudzone. Pięknie. I to jest outfit Krzysia. A bluzeczka? Nie powiedziałeś bluzeczki. Nie wiem. No to no name. A teraz będziemy robić takie światło specjalne. No, światło. O, nie ma. Tego nie dokończono, bym... Ona coś bolała, bo, albo chlądza. Za króla Stasia bym nie dokończono. A, nie, Boże, ja się że boję. Ja tam od niego odchodzę. A mi się przyjdzie. Powiedz mi prawdę, te o, czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Ty widziałeś to? Kto był ładniejszy? Zdecydowanie ciocia. Ale spójrz, Krzysiek, jakie ujęcie, czy te oczy mogą kłamać? No po prostu nie. No po prostu coś cudownego. Ujęcie! Krzysiek. No. Głowę jako jedna klatka, kamera jako druga i twoje spodnie. No patrz, moje spodnie się uśmiechają, tego nie wiedziałam. Na tramwaju, gdzie mi nie rozjechał. Ale jestem cały. Halo, jestem cały. Jeszcze. Jeszcze. Zobaczymy, co będzie po tym obiedzie.
Cześć. Siemson. Cześć. Nie, zapomnij. I jesteś w Warszawie u swojej kochanej kuzynki, prawda? Czekaj, wybierał się 18 lat, cholera jasna. Cześć, witajcie. Jestem w Warszawie u mojej kuzynki. Wszyscy ją znacie, bo robi naloty na filmiki. Pisze komentarze, czy tam negatywne, chyba negatywne. Nigdy w życiu. Nie. Cicho, nie przeszkadzaj. Kurwa, to do blupersu będzie musiało iść. No i pan dobrze. Dobra, jeszcze raz. Aha, no, super. Ujęcie numer. Tu. No. Cześć, witajcie, jestem w Warszawie, już drugi dzień. No, pociągiem myślałem, że będzie się lepiej jechało, bo było to Intercity, ale nie jakaś tam biznes klasa. Mam nadzieję, że lepiej się będzie wracać. No i jestem u mojej kuchanej, chciałem powiedzieć. Ja oczywiście zmieniłam to na swoje. Dobra, jestem u mojej No nie! Jestem u mojej kochanej kuzyneczki. Dobra, ty? Znacie ją pod pseudonimem. Nieważne, Doris po prostu. Jakoś tam. Ja już nie ten. Ja już nie ten. Nie uczestniczę w internetach. Ona już nie ten. Keep going! A jak tamten, to też nie ten. No. A jak nie tamten, to ona też nie ten. Ale tego tamten, tego jest ten. Tamtego tu. Nie? No. Teraz jesteśmy w jakże ekskluzywnym samochodzie marki Skoda. Skoda Fabia. Mhm. Czeskiej produkcji. I jak ją Czesi produkowali. Ale to jest niemieckie. To mówili, szkoda, że wyszła. Ale niestety. To nie jest niemieckie auto. Spadaj to. To jest czeskie auto. Tam jest też czeskie. No i wracamy w niedzielę. A dzisiaj mamy jeszcze do zaliczenia Pałac Kultury i Nauki. Dobra, jeszcze raz. 3, 4. Co mamy do zaliczenia? Ale nie 4. Nie, nie od nowa. Dobra, co mamy do zaliczenia? Mamy jeszcze do zaliczenia... Te jeszcze filmiki, raz. 3, 4. Teraz. Ujęcie numer 1 520 000. Mówił dalej. Dawaj. 3, 4. Co mamy do zaliczenia? 3, 4. Kurde, dobra, te filmiki, które widzicie, jeszcze coś? A gdzie byliśmy? Byliśmy, chodziliśmy po łazienkach. Tylko? No i po Warszawie ogólnie. Lecisz. Dzisiaj, te filmiki, które zobaczycie, te filmiki, które widzicie, to dzisiaj chodzi... Nie, tak nie pasuje, po polsku to nie jest. Te filmiki, które dzisiaj zobaczycie, to spacer po ulicach Warszawy, między innymi zwiedziliśmy pomnik, zobaczyliśmy pomnik Piłsudskiego. Piłsudskiego. Patrz tu! No mów dalej. Pomnik Piłsudskiego. Później zobaczyliśmy od zewnętrznej strony Pałac Prezydencki i wydaliśmy... Poczekaj, patrz co tu jej, pa. Wchodzi w kadr, kurna. Mów dalej. Pałac Prezydencki. Idą. I zwiedziliśmy i pospacerowaliśmy po łazienkach. Stop. Rozłączamy się. Nara. Ja to mam tak przy tych ludziach mówić. No właśnie, ja o to mi chodziło, że to nie jest dobre miejsce, ale jak chcesz, to... Dobra. Już. Idziemy stąd. Wiedziałam. Dobrze. Nie wiem, czy to w ogóle można, ale wiesz. Ale nie, tylko tu. No ja wiem, ale to chyba tak za bardzo nie można, więc ja tak ci robię to bardzo... bardzo incognito. Proszę, masz ujęcie. Dobra. We'll be right back.
słońce ładnie kleje. Cześć. Trochę wieje, tam chłodno będzie, wiesz? Jesteśmy w Pałacu Kultury Nauki, boję się jak cholera, ale... Serio? Boisz się? Ja nie. No. A naprawdę? No. Bo co, masz lęk wysokości? No. 50 faktów o mnie, dajesz. Znaczy o sobie, czy... O tobie, o tobie. I tam sobie siedzimy, możemy wyglądać, ale to nie robi. Możemy się przespać. O, ławeczki są, o, nie widać, o, widać. Takie tutaj są okienniczki i co? Nigodeo. O, z tego korzystałyśmy, z tego takiego gówna, ale to lepiej przynieść własną kamerę z zoomem, bo... No, jeszcze przez okulary to w ogóle. No, więc tak. I ogólnie normalny bilet kosztuje 18, ulgowy 12. I jeszcze jest, przejdzie teraz ktoś, wiedziałam. No, i co? Jeszcze emerytki jest chyba też 12 albo coś takiego, więc to są takie dane potrzebne. No a to, co tu możesz zobaczyć, to nie jest aż tak długo. No, a znaczy wiesz co, tak w sumie, ale moim zdaniem już te pomarańczowe cuśki powinny być już wliczone w cenę biletu, bo trochę bez sensu, że 2 zł za to trzeba płacić, a to jest ograniczone czas. 60 sekund chyba, nie? Chyba, nie, więcej, podejrzewam, że więcej, bo my tak z babcią stałyśmy przy tym i tak jakoś jeszcze nie ten. Jak podoba ci się w Warszawie? Jest zajebiście. No raczej nie inaczej, prawda? Kto jeszcze nie był, to musi być. No. Musi przyjechać. Nagrasz Daily Vlog Warszawa, nie? Co? Nazwiesz to Daily Vlog Warszawa? No. Daily Vlogi właściwie, bo to będą 3 dni. Więc myślę, że to jest fajna sprawa. Tak, ja w sumie lubię oglądać takie vlogi z jakichś miejsc, w których nie byłam. Czy tu mieszkam, więc to nie jest dla mnie coś niesamowitego, ale fajnie w sumie. Oglądać takie rzeczy. No więc jak ci się podoba w Warszawie? Jest zajebiście. Każdy, kto jeszcze nie był, musi tu przyjechać. Tada! Przed tym powiedziałem, musi tu być. Musi tu być, okej. Okay. Kto tu nie był, to musi. No. A to, co ja powiedziałam, to wytniesz w sensie, żeby przenieść w tym momencie. Bo nie chcę mi się powtarzać tych wszystkich rzeczy. O, pokażę taki drapacz chmur, ale on jest z tamtej strony. O, tu go widać. U, Stadion Narodowy. Idziesz? Dajesz radę? To ja skameruję. No. I Stadion Narodowy. Dobrze.
tamten. Bo na początku te kamieniczki były tylko piętrowe, a potem by było za dużo ludzi, nie było gdzie mieszkać. Stare miasto, zaraz było na to, że a tą kamieniczkę to jest bardzo... Thank you.